I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a body bitch to pick up, I can love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Cześć i czołem, moi kochani. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2, moi drodzy. 1 września, mamy teraz 8:29, wy jesteście w szkole, a ja nagrywam. Zaprowadziłem córeczkę na rozpoczęcie roku. Mam dzięki temu kilka godzin dla siebie i planuję nagrać kilka odcinków. Nie wiem, ile mi się uda, bo jeszcze obowiązki domowe czekają. W tle słyszycie zmywarkę. Tak, burżuj, kupiona zmywarka za kraj z YouTube oczywiście. Jedziemy jakaś traska, 2-3. Chciałbym nagrać co najmniej 2 odcinki dzisiaj, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kasa, bo potrzebuję kasy. Kupiłem ciężarówkę. Gdzie tu jedziemy, słuchajcie. Litwa, Łotwa, Estonia, czy lepiej? Nie, no miałem jechać do Niemiec. Chciałem jechać, słuchajcie, do Niemiec. Czy Brema? I co zrobimy? Zrobimy to, bo jest 100 km krócej. A kasa praktycznie taka sama. Słuchajcie, Warszawa, Hamburg. Silnik wiatraka, 21 ton, więc ładunek fajny. Ładunek przede wszystkim ładny. Co myślę może skutkować bardzo, bardzo dobrą sytuacją finansową. Jest 7, więc zejdzie nam kredyt. Tak jak może podgłośnie. Skręć w lewo. Jedź prosto. To jednak te 28 tysięcy, tak, to będzie coś, czego wybitnie potrzebuję, bo wątpię, czy uda mi się wyjść z tego odcinka, może inaczej, wyjść do godziny 12-13 na plus. Oczywiście moi pracownicy mogą coś zarobić, ale wiecie, mandaty, czerwone światła, to może być różnie. Ten silnik wygląda trochę jak jakiś prom kosmiczny, tak z daleka oczywiście. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy w tej chwili 7 kierowców i 5 jest w trasie. No tak, ten zarobi ze 3, ten zarobi ze 3, to będzie 6, 8, 10 tysięcy. No może zarobimy, bo kaska jest, no mamy dyszkę, możemy prawie 100 pożyczyć, jest to wielkim pozytywem, ale jeszcze nam troszkę brakuje. Przepraszam was, do pełni szczęścia. Musimy jeszcze rozbudować garaż oczywiście, ale też myślę, że powiedzmy te 3 kredyty sobie spłacimy i dopiero teraz, jak spłacimy te kredyty albo będziemy blisko ich spłaty, to będę dalej starał się inwestować. O panie, ciężki ten ładunek. To nie będzie łatwa trasa, słuchajcie. Czuć na klawiaturze laptopa, ale zawsze czuć, że jest to ciężki kawałek metalu, słuchajcie. Pozytyw jest taki, że spać nie trzeba. Może nawet dojadę przed spaniem, co byłoby spoko.
Przed nami jedzie policja, więc nie możemy za bardzo przyspieszać. Kurczę, mogłem sobie zrobić kawkę. Bo wczoraj skończyłem nagrywać Banek Lorda koło 1 w nocy. Wstałem o 6. Oho, już się zaczyna. Więcej szczęścia niż rozumu, natomiast problem chyba jest taki, że my stąd nie wyjedziemy. Dobra, pojechał. Mistrz kierownicy. No i jedziemy, słuchajcie, już 2% uszkodzeń. Gratulacje dla mnie, dobrze, że ładunek jest cały. Ale trasa będzie, myślę, fajna. Dawno nie jeździłem po Polsce. No te autostrady polskie to sami wiecie jak jest, wiecie to z reala. Bywa różnie, ani szeroko, ani dosyć płasko. No i te ciągłe bramki. Alicji, to jest moja najnowsza kierowczyni, najnowszy kierowca w grze. Kierowczyni, kurde. Pięknie to powiedziałem. Fajnie, jakby udało się to troszkę przyspieszyć. No tych tak 130 na godzinę, wtedy by ta trasa jakoś tak w miarę szybko, w miarę sprawnie poszła. Ale też, jako że mówiłem, że czuć ciężar, to no to ta moja ciężarówka niezbyt chce się rozpędzać. Szukamy fotoradarów. O, ale tutaj autostrada. Zwalniam, bo często przed autostradą jest fotoradar, nie? I to jest najgorsze w powierzchni po Polsce, dlatego tego nie lubię. Przejechaliśmy z 20 km. Tak naprawdę dopiero to, co się rozpędziliśmy. I już trzeba stanąć, nie? No to jest jakaś tragedia. Czemu jedziesz do tyłu? Co tu się oddzielnie pojawiło? Czemu on jechał do tyłu? Kto mi to wytłumaczy? Wytłumaczcie mi to, proszę. Czemu moja ciężarówka jechała do tyłu? Ja duszę W, a on do tyłu jedzie, tak? Włączyłem sobie ten podgląd tego live'a i tragedia jest, słuchajcie. Nie wiem, czemu tak klatkuje. Jedź prosto. No nic.
Rozpędźmy się. Jest teraz lekko z górki, więc powinno pójść. Jakoś. Dzisiaj planuję jeszcze nagrać jakieś vlogi. Mam nadzieję, że mi się uda. Ale tym priorytetem, słuchajcie, są co najmniej dwa odcinki ETS-ka. Jak uda mi się dzisiaj je nagrać, to tak naprawdę do 6 września będę miał już nagrane odcinki. I to jest coś, czego byłoby mi potrzeba. Bo też no, vlogów nie nagram po południu, jak jest żonka w domu. A filmiki to troszkę łatwiej mi nagrywać. O, fotoradar. Zobaczcie. I ruszamy znowu, ale znowu nie ma co się rozpędzać, bo polska droga, czyli fotoradar, świetnie. No zobaczcie, niecałe 100 km przejechaliśmy i 3 razy musieliśmy stawać. No powiedzcie mi, że po Polsce się wydaje się fajnie jeździć. To jest przecież jakaś tragedia. I za chwilkę pewnie znowu będzie autostrada. Też czekam, żeby deszcz przestał padać. Muszę jeszcze polakierować przykrywkę jedną. Przygrywkę do kosza na śmieci. To dziwnie brzmi, ale tak właśnie jest. Bo kupiliśmy sobie takie, wiecie, fajne pojemniki na śmieci do segregacji. Tylko, że do najmniejszego, który, jak pokazało życie, musimy przeznaczyć na bioodpady, nie było przykrywek, nie? Bo uznali, że taki mały, to do niego nie trzeba przykrywki. I my generalnie przez to mamy problem, więc musiałem sam zrobić ze sklejki przykrywkę. I to zrobiłem, no ale że to jest drewno, no to wypadałoby polakierować, nie? Szczególnie, że będzie to miało niejako kontakt ze śmieciami. Coś tam będzie pryśnie, nie pryśnie i się zaraz obrudzi i będzie wyglądało źle, więc lakieruję to. A jest to o tyle niewdzięczna sytuacja, że wiecie, to taka lakiego bejca to schnie 12 godzin. I pomalowałem to w czwartek na balkonie, no bo wiadomo, bo to śmierdziło, że znowu. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że cały piątek padało. Nie, przepraszam, w sobotę polakierowałem. Nie. Polakierowałem w niedzielę. Bo w niedzielę też kupiłem na kierobajce, a cały poniedziałek lał w Warszawie. I nie mogłem tego, kurczę, polakierować, bo wilgoć, nie? Drugi raz, więc dzisiaj to zrobię, ale tylko teraz oczywiście. Co było rano? Tak, od rana, od 7 rano leje w Warszawie. Ale teraz przestało, więc chyba to zrobimy. A nie chcę trzymać tego w domu, bo wiadomo, że to śmierdzi, tak?
Czyli na razie nie przyspieszam, jedziemy sobie w miarę powoli. Oho. Już autostradę. Czemu mnie to nie dziwi? Wiecie co, ja będę taki mądry i sobie wstawię wodę. Na kawę. Proszę. Minęło 16 minut, a my przejechaliśmy 300 km. Szału to nie ma, słuchajcie. Ale to jest Polska. Dużo hamowań, dużo przejazdów, trzeba zwalniać i tak to się kończy. Poznań przed nami. Kraina podziemnej pomarańczy. Jak ze spankiem? 8:20. No, jeszcze na pole, patrzcie, godzinę nadrobiłem. A wychodziło mniej więcej na zero. Jedź prosto. Na Berlin, dokładnie, dokładnie na Berlin. Jak Józef S. z wąsami ze wschodu. I co? Autostrada znowu. Co za show. No nie przesadzajcie z tymi wypadkami, no. Czyż powinni widzieć, że ja jadę, tak? Tutaj każdy ziutek sobie postawił autostradę w Polsce i co 20 km bramki. Ludzie kochani. Wróciłem, słuchajcie, na siłownię. Tak trochę wróciłem na siłownię. Bo 2 tygodnie byłem tylko 2 razy, więc słabo. Ale no teraz byłem w ciągu 3 dni 2 razy. I czuję się szczęśliwy, ale już mnie bolą łopatki. Znaczy nie łopatki, tylko obojczyki, przepraszam. Aż to chyba starość jest. Czemu się nie dziwię, że jest ten mandat? Chociaż dobrze, że ładunku mam. Że ładunku nie mam uszkodzeń. Paliwko jest, spać nie trzeba, tylko jechać. Mamy teraz 400 km, to tyle co mam nad morzem mniej więcej.
Ja z reguły jeżdżę na Hel lub na okolice Helu, więc takie 400 km to jest to, co z Warszawy mam właśnie do zrobienia. Zobaczmy, jak tam pracownice, ile jeszcze zostało w trasie. Ciężarówki. No i mam najlepszy silnik. 500 km. Ale kusi mnie, słuchajcie, żeby odwiedzić serwis i zobaczyć, czy mogę sobie coś w tej ciężarówce jeszcze ulepszyć. Bo ona już po tym malowaniu, to taki, nie do końca jestem przekonany, że to był dobry wybór, ale z drugiej strony, chociaż jakoś mój pojazd wygląda. Bo chyba Boże. Chyba przyznacie, kochanie, że wygląda bardzo atrakcyjnie. To malowanie jednak z tego DLC Rumunia jest fajne. Tu jeszcze jest kilka fajnych, bo jeszcze jest z Draculą, bardzo fajne malowanie. Także plusy są duże. Martwi mnie bank i ten kredyt troszkę. Ale no kurczę, nie wyobrażam sobie, żeby taką kasę zarobić i grać bez kredytu jak Bastek. To dla mnie jest niepojęte. Zaraz wracam. Kochani, jeszcze się nie dorobiliśmy ekspresu, więc taka normalna kawka. Z odrobiną cukru i odrobiną mleczka. Historia postępu. Wchodzimy na poziom mistrzowski. Logiczne. Ale chciałem zobaczyć zdolności, jak to mam rozwinięte. Bo wydaje mi się, że po tej trasie mi wskoczy level. I na pewno to odpuszczamy. Ale może albo damy ADR-y. Jakie to są? Nitrogliceryna, zapałki. A tutaj nam wskoczy dodatkowe 5%. Na wysoką wartość, bo co na czas, to na tym często zarabialiśmy. Ale chyba dam ADR-ki. Bo na ADR-kach się ładnie to jest zarabia, nie? One są często... ADR-ki są bardzo często, nie wiem czy wiecie. Ale z dostawą na czas. Czyli tak to są, że mamy takie te strzałeczki, że pilna dostawa. Bardzo szybko są awerki z pilną dostawą. I to daje naprawdę sporo kasy. Ja potrafiłem tak wyciągnąć na jakiejś dostawie prawie 40 tysięcy euro. No cóż, nie przedłużamy. Jest dosyć późno.
i śmigamy. No, rozpędzajmy się, bo czas ucieka. Ale miałem ambitny plan nagrać 2-3 odcinki dzisiaj. Naprawdę znowu mamy to samo. Jak ktoś mi z was powie teraz, że wy lubicie jeździć po Polsce, to naprawdę nie uwierzę. Teraz słuchajcie, to wygląda jak wygląda, ale przed następnym odcinkiem, bo nie zrobiłem tego, to trzeba za każdym razem robić, ale zmienię sobie priorytet procesu, tak, żeby OBS miał jeszcze większe możliwości użycia mojego komputera. Bo teraz podejrzewam jest na normalnym priorytecie, a trzeba by to ustawić na ten najwyższy czasu rzeczywistego, może będzie lepiej. Bo wieści lub nie wiem ile klatek, ale u mnie tak naprawdę chodzi płynnie. A na podglądzie na OBS-ie już mam lekką czkawkę, nie? A ja mam 30 klatek spokojnie. Ale mamy w końcu Niemcy, będzie można jechać. Tutaj nie ma bramy, co? 30 kilometrów. Patrzcie, 7 tysięcy, za chwilę mi zejdzie kredyt. Bo jest godzina 11. Także to jedziemy raczej na minusie. Myślałem, że to będzie ryzykowny ruch, żeby jechać bez hamowania, ale to jest taka szeroka traska, nie ma dużego zakrętu, więc... Można śmignąć.
No, nie chcę się go spędzić bardziej, no. To będzie z górki, może wtedy. Ja nie zrobiłem. Joni, z tego miała przyzwoicie. Znaczy Joni, Iwon, co jak ja mówię ciągle. Zostało tylko 250 km, więc jest to hu hu i haha, wielki sukces. Ile ty zrobiłeś? Benjamin, nowy poziom osiągnąłeś, ale kasy nie widziałem, bo się po prostu jeszcze tylko raz. Ale on ładne kilka tysięcy zarobił. Sprawdźmy to jeszcze raz, co? Joni 3800, to Benjamin 4300, panie. Będzie, zaimponowałeś mi. Naprawdę mi zaimponowałeś. Więc, ale tutaj musiałem chyba zjechać, bo tam się pas kończy. Słabe to usprawiedliwienie, ale jednak jakieś jest. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Dobra, dobra, dobra. Teraz będzie trochę z górki i rozpędzamy się znowu. A zostało 180 km, więc to już jest z górki teraz. Z górki dosłownie. I w przenośni. Co za typson! I weź tu nie miej wypadków. W tym odcinku to wszystko jest przeciwko mnie. Wszędzie, gdzie mogłem się obetrzeć, to się obtarłem. Jechałem do tyłu, nie wiadomo dlaczego, trzymając jazdę do przodu. A teraz mi jeszcze tir zajeżdża drogę. No to po prostu tragedia. Teraz już ten na lewy pas jeszcze teraz zmień. Będzie śmieszniej. Zapomniał się. Muszę sobie zrobić teraz chwilkę przerwy. To odpali mi jakieś renderowanko, odcineczka, coś takiego.
zaraz nagrywamy, także jak dobrze pójdzie, tak koło 10, myślę. Może troszkę po. Nagramy drugi odcinek i no i będę miał wtedy powiedzmy tak z półtorej godzinki na jakieś vlogy, jak sonki. Tak jak gadałem ze Stefcią wczoraj no mam w planach 3-4 vlogi do nagrania tak naprawdę. Tylko wiecie jak to jest u mnie z vlogami, niby są chęci, ale potem zawsze coś przerywa. Nawet jak są pomysły i w końcu tego nie robię, bo nie mam czasu. Nie chcę też zmarnować wiecie, całego przedpołudnia nagranie. Bo to się mija z celem. Na 150 na godzinę z taką prędkością można jeździć, nie? Szkoda, że teraz się kończy. Tutaj trzeba raz zwolnić, bo jest przed nami jakiś zamulacz, a poza tym no, dosyć ostry zakręt. Nie wyrobiłbym się na takiej szerokości estakady. Czasem zapominam, że jadę taką ciężarówką, która się nie chce za Chiny Ludowe rozpędzać. Trzymaj się z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Znowu będę przedłużał spanie, więc ja kolejną trasę zacznę już zaraz, za moment zacznę jechać. Bo nie chcę teraz jechać w nocy, więc im później pójdziemy spać, tym lepiej dla mojego zdrowia psychicznego. No śpię jakieś 8 godzin, teraz to była, wiecie, 22. To tragiczna, tragiczna sytuacja by była. O co on bym jechał, jak tam te 2-3 godzinki przecisnę, to w środku nocy i się obudzimy, a nie. Skręć w prawo. Ale ładnie wyglądamy tutaj. Może jakąś miniaturkę zaniemy sobie? Poczekajcie.
Ja monitorki mam, ale może jakieś zdjęcie, ale może o to mi chodziło. Chciałbym jakoś takie zrobić ujęcie, żeby też tam te mosty widzieć. A może tak? Będzie ładna fotka, mam nadzieję, że wam się podoba. Najlepsza marka pojazdów w tej grze. Przygotuj się do skrętu w lewo. Odmeldowuje się. Oczywiście standardowo gardzę parkowaniem tyłem. I tu jechaliśmy. Ładny kawałek gotóweczki, słuchajcie, nam wpadnie. A nie, już level miałem i myślałem, że jeszcze level przyciągnę. No dobrze, ale 27 tysięcy wskoczyło. Bardzo, bardzo przyzwoita sytuacja. Miałem zbierać na kredyt, ale czy ja teraz mogę jakiś kredyt spłacić z taką kasą? No nie, bo te kredyty są dużo większe. Ale wszystko przede mną. Słuchajcie, dziękuję wam pięknie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Łapoteczki, hej.